72 lata temu nasi żydowscy rodacy podjęli nierówną walkę. Walka była nie tylko nierówna, była tragiczna. Niemal 1500 bohaterskich kobiet i mężczyzn walczyło nie o zwycięstwo, nie o wyzwolenie, nie o wolność, ale o możliwość śmierci z bronią w ręku. Były to czasy zbrodni na skalę przekraczającą możliwość ludzkiego poznania. Dzisiaj, w 2015 roku, wspominając tamte czasy, powinniśmy mieć zawsze w pamięci, że należy czynić wszystko, aby ta mroczna natura ludzkiego losu nie przejawiała się znów. Szanowni goście, jestem tutaj jak gdyby przedstawicielem wszystkich tych, którzy przeżyli warszawskie getto i przeżyli powstanie w getcie. Mój ojciec błogosławionej pamięci Zygmunt Nissenbaum przeżył obozy koncentracyjne, obozy śmierci w Treblinku, w Majdanku i w wielu innych obozach koncentracyjnych. Miejsce, na którym się znajdujemy, też miało bardzo szczególne znaczenie dla mojego ojca. Być może w imieniu tych wielu ofiar, które są tutaj pogrzebane, które nie mogą już mówić, ale nasza obecność na tym miejscu świadczy o tym, że o tych ofiarach nie zapomnieliśmy. I nigdy nie zapomnimy. I że będziemy pamiętać i zachowywać historię tego miejsca i tego, co się zdarzyło. Przyszłość leży w naszych rękach. Polacy i Żydzi, słuchajcie wszyscy. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, aby w 72. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie przywołać pamięć poległych i pomordowanych. Przywołuję do nas Żydów, obywateli Rzeczypospolitej, bestialsko zamordowanych w latach II wojny światowej. Do was wołam, powstańcy warszawskiego getta. Wasza męka i śmierć nie były daremne. Oddaliście życie w imię ojczystej ziemi, swej wiary i tradycji, obrony swoich sióstr i braci, w imię wolności i człowieczeństwa. Stańcie do apelu! Ura!